Witajcie na kanale Mathematics. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób przyznawane są Oscary. W tym celu pojechałem specjalnie do Hollywood, zostawiłem swój znak, dowiedziałem się to i owo i pokażę Wam, jak to działa. To jest moja koszulka z filmu Rocky, który w 1977 roku otrzymał nagrodę Oscara za najlepszy film. Tego nie kupiłem teraz w Hollywood. Tą koszulkę mam już od wielu, wielu lat. Zawsze to jest taki, był mój talizman. Zawsze chciałem wyjechać do Stanów Zjednoczonych i film Rocky na pewno odegrał na mnie największą rolę taką artystyczną, motywacyjną, żeby tutaj przyjechać. No i teraz tutaj jestem i stąd nadaję z Las Vegas dla Was kanał matematyczny. Ktoś się może zapytać, jak to jest, że mamy jakiś taki dziwny odcinek na kanale matematycznym. No ale słuchajcie, teoria podejmowania decyzji jest również działem matematyki, no a można by powiedzieć, że tutaj przy wypadku Oscarów, ale również innych systemów politycznych, o których wspomnę później, jest potrzebny jakiś algorytm, który będzie wyłaniał tego zwycięzcę, prawda? Więc można to pociągnąć oczywiście pod matematykę jak najbardziej. Co więcej, twórcami tych takich proporcjonalnych systemów głosowań, o którym dzisiaj powiem, są oczywiście również matematycy. Film Rocky nie był wybierany w tym systemie, który dzisiaj pokażę, gdyż ten system został wprowadzony w 2009 roku i obecnie on nazywa się Hair Voting System, czyli system głosowania Hare od nazwiska Tomasza Hare, który to wymyślił w 1861 roku. Amerykańska Akademia Filmowa liczy sobie prawie 7 tysięcy członków i obecnie głosują na 17 różnych kategorii, z tym, że w ten sposób, że aktorzy głosują na aktorów, reżyserzy na reżyserów, no i tak dalej, i tak dalej. No i taki aktor na przykład dostaje listę 5 nominowanych aktorów, no i musi je ponumerować, musi ich ponumerować od 1 do 5, którego uważa za najlepszego, później numer 2, 3, 4 i 5. Może zrobię szybko przykład i będzie mi lepiej wtedy wyjaśniać. I tak oto, nominowani do kategorii najlepszego aktora jest Andrzej, Bartek, Cezary i Damian. Tylko 4, nie 5. Będzie mi to trochę łatwiej zrobić w dalszych odcinkach. Będę używał tego samego ustawienia. Oraz głosujących. Nie mamy 7 tysięcy głosujących, ale 13. Mi się wydaje, że tyle wystarczy, żeby Wam dobrze przekazać ten przykład i ten system. I teraz tak, ci głosujący głosują, numerują sobie na naszych kandydatów od najlepszego do najgorszego. Dajmy na to w ten sposób. No i co my tutaj widzimy? Ten głosujący na przykład numer 13, on głosuje w tej kolejności Damian, Andrzej, Cezary, Bartek. Ten głosujący na przykład Czarek, Damian, Andrzej, Bartek. Tak rankinguje tych naszych aktorów. No jest oczywiście trochę trudne do czytania, dlatego może skondensujmy to trochę i będzie nam łatwiej to przeczytać. I teraz chyba lepiej to wszystko widać. W tej kolejności Cezary, Damian, Andrzej, Bartek głosowało raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, dokładnie w tej samej kolejności, dlatego tu jest ta piątka. No i później i tak dalej, Damian, Andrzej, Cezary, Bartek w tej kolejności tylko 2 głosujących, dlatego tu jest ta dwójka. Wszystko jest lepiej zorganizowane, lepiej jest to widoczne. I teraz pytanie, kto powinien zdobyć najlepszego aktora? Kto powinien wygrać ten konkurs? Wydaje się, że Bartek, prawda? No bo zobaczcie, dla 6 osób Bartek był na pierwszym miejscu. Dla 6 osób Bartek był na pierwszym miejscu, więc wydaje się, że powinien zdobyć najlepszego aktora. Ale w tym systemie głosowania to nie jest takie proste, ponieważ trzeba zdobyć minimalną większość. Czyli jeżeli mamy 13 głosujących, wiadomo, 13 dzielone na 2 to jest 6,5, czyli ta najprostsza większość to jest 7 głosów. Także Bartek, hola hola, masz tylko 6 głosów, należy 7 głosów numer 1 zdobyć, dlatego teraz należy wprowadzić eliminację. W tym systemie eliminuje się osobę z najmniejszą ilością pierwszych miejsc. Kto to ma najmniejszą ilość pierwszych miejsc? Bartek ma 6, Cezary ma 5, Damian ma 2, a nie zapominajcie, że Andrzej ma 0 pierwszych miejsc, także eliminujemy Andrzeja.
No ale skoro Andrzej jest eliminowany, to wszyscy inni są podniesieni jakby do góry, prawda? Jeżeli Bartek, dla tych ludzi, Bartek był na czwartym miejscu, Andrzeja wyeliminowano, no to siłą rzeczy staje się nagle na trzecim miejscu, prawda? Wszyscy ci wskakują na jeden ranking wyżej, okej? W ten sposób. No i dobra, i teraz są głosy przeliczane. Czy ktoś z naszych już teraz trzech kandydatów ma tą większość, czyli minimum 7 pierwszych głosów? No tu się nic nie zmieniło. Cezary 5, Bartek 6, Damian 2. Nie ma tego osiągniętego, czyli co robimy? Ten sam algorytm powtarzamy. Eliminujemy osobę z najmniejszą ilością pierwszych miejsc, czyli Damiana, który ma tylko 2. No i tak jak poprzednio, nasi kandydaci są teraz przesuwani do góry i zobaczmy, co teraz się zmieni. No i znowu przeliczamy ilość pierwszych głosów. Także sami widzicie, Cezary ma 7 głosów numer 1, Bartek ma nadal 6. Cezary otrzymał tą minimalną większość, także the Oscar goes to... Cezary! Także co sądzicie o takim systemie głosowania? Napiszcie w komentarzach, jakie są zalety, jakie są wady. No bo wiadomo, Andrzej, Bartek, Cezary, Damian to nie muszą być kandydaci na najlepszego aktora. To mogą być kandydaci na prezydenta. Taki system jest używany na przykład w Australii, w Irlandii Północnej do różnych wyborów. No i oczywiście nie dokładnie taki, no bo są różne takie zmiany. Co robić na przykład z nadwyżką głosów, to też jest rozdzielane. To są już później takie zmiany. Generalnie wiecie, jaki jest pomysł. No i sami powiedzcie, czy wam się ten system podoba. W kolejnym odcinku pokażę wam kolejne systemy, no i zobaczymy, kto będzie zwycięzcą w tych kolejnych systemach, a na razie zwycięzcą jest Cezary. Warto tu jeszcze powiedzieć, że no generalnie masz 5 wyborów na najlepszego aktora czy reżysera, ale jeżeli chodzi o najlepszy film, to tam już jest o między 5 a 10 filmów nominowanych. No i żeby film znalazł się w tej kategorii, to musi spełniać jakieś tam warunki. Są tam różne zasady, bardzo restrykcyjne, w jaki sposób film się może znaleźć w ogóle na karcie do głosowania. No i później całe 7 tysięcy osób głosuje na ten film. Wszyscy członkowie Akademii, także zobaczycie w ten weekend już, zależy kiedy to oglądacie, no ale zobaczycie, kto wygra najlepszy film. Pamiętajcie, że to nie był jakiś panel jury 5 osób, 10 osób, tylko 7 tysięcy osób głosowało na ten najlepszy film. Może to wam da do myślenia odnośnie, co Hollywood wybiera, w jaki sposób myśli i co uważa za najlepszy film roku 2018, czy kiedykolwiek to oglądacie. No nic, kochani. To tyle ode mnie na dzisiaj. Jak się słowo rzekło na samym początku, dzisiaj odcinek numer 14, więc wiszę wam 14 pompek. Oczywiście w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Na razie 102 subskrybentów. Dziękuję pokornie. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek podobał, matematyczno-filmowy, no bo na tym kanale będziecie mieli matematykę, historię matematyki, zwłaszcza tej polskiej, ale nie tylko, a również matematyka w filmie, gdyż to są właściwie moje trzy największe obecnie pasje. No dobra, 14 pompek, zaczynamy, zapisujcie się na kanał, kciuki do góry, a w kolejnym odcinku pokażę wam inny system, no i zobaczymy, może zwycięzca będzie inny, ok? Dzięki za oglądanie do samego końca, trzymajcie się, cześć! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście.